Cześć! Witam Was w naszej nowej serii Poznaj ludzi racingu. Naszym pierwszym gościem jest Tomek Lejczak z działu Powertrain. Zapraszamy! Co robisz w Power Racing Team? Jestem w dziale Powertrain i zajmuję się projektowaniem mocowań dyferencjału. Od jak dawna? W zespole jestem rok czasu. Dlaczego dołączyłeś do zespołu? Na dasie bardzo spodobała mi się idea projektu oraz szanse, które daje zespół na rozwój umiejętności praktycznych. Z czym miałeś największy problem podczas rekrutacji? Z wykonaniem rysunku, ponieważ była to pierwsza styczność z programem 3D. Co najbardziej lubisz w działalności zespołu? Bardzo podoba mi się to, że 60 osób projektujących własne części jest w stanie wykonać je w taki sposób, że tworzą one spójną całość, czyli samochód, który jest w stanie jeździć, i to bardzo dobrze. Lubisz czytać? Czytać lubię i podczas roku akademickiego najczęściej są to skrypty, ale w wolnym czasie lubię czytać książki o tematyce historycznej. Jaka jest Twoja ulubiona książka? Bardzo spodobała mi się Lalka i tą książkę wykorzystywałem często na maturze. Jaka jest Twoja ulubiona konkurencja Formuły Student? Acceleration i te emocje, które towarzyszą nam podczas oczekiwania na czas przejazdu. Co byś zmienił w rozgrywaniu zawodów Formuły Student? W każdych zawodach dodałbym możliwość relacji live, tak jak się dzieje na zawodach w Niemczech. Wakacje w górach czy nad morzem? Z pewnością w górach. Ostatnich kilka wakacji spędziłem w Bieszczadach i bardzo mam miłe wspomnienia z tych wakacji. Jaką kuchnię najbardziej lubisz? Włoską. Wolisz samemu ugotować sobie obiad, czy zjeść na mieście? Na ogół lubię gotować samemu, lecz gdy trzeba spędzić cały dzień na garażu, często jem na mieście. Jakie jest Twoje popisowe danie? Ostatnio bardzo dumny jestem z gulaszu. Czy kiedyś rzucisz to wszystko i wyjedziesz w Bieszczady? Rzucić raczej nie rzucę, ale w Bieszczady chętnie wrócę. Co jeszcze powiedziałbyś naszym widzom? Zapraszam do wzięcia udziału w rekrutacji, która będzie niebawem, do naszego zespołu oraz odwiedzenia nas na dasie.